dobry. Z przyjemnością poprowadzę dla Was odcinek programu Pasja jest kobietą. Moją gościnią jest Natalia Partyka, czterokrotna mistrzyni paraolimpijska. Cześć Natalia. Cześć, dzień dobry. Nie sposób wymienić w kilka minut i nie wiem, czy starczyłoby nam w ogóle tego programu, żeby wymienić wszystkie Twoje osiągnięcia sportowe. Tak naprawdę Twoja przygoda ze sportem zaczęła się już w wieku dziecięcym, bo miałaś 7 lat. Jak to jest spędzić dzieciństwo na treningach? Rzeczywiście już minął kawał czasu od moich początków. Tak jak powiedziałaś, miałam 7 lat, jak trafiłam na salę treningową za pierwszym razem. I za każdym razem mówię wszystkim, że od samego początku mi się podobało, dlatego też na tej sali zostałam. Trafiłam tam oczywiście dzięki mojej starszej siostrze Sandrze. Ona pierwsza rozpoczęła treningi, ja chciałam do niej dołączyć, bardzo długo trenowałyśmy razem. I po prostu tak się to wszystko potoczyło, że gra mi się podobała, uczyłam się całkiem szybko nowych rzeczy, miałam fajnych ludzi wokół siebie, którzy gdzieś tam we mnie wierzyli i stwarzali mi takie warunki do rozwoju, więc powiedzmy, że wykorzystywałam te szanse i no, zadomowiłam się na dobre. No i tak już te przeszło 20 lat przy stole ping-pongowym mi zleciało, więc naprawdę niesamowita przygoda, która na szczęście jeszcze trwa. Czyli nie miałaś nigdy takiego poczucia straty, że to dzieciństwo nie wyglądało może tak, jak klasycznie wygląda i że właśnie coś straciłaś przez to, tylko jesteś wręcz wdzięczna za ten okres treningowy. Oczywiście, że dzisiaj z perspektywy czasu jakby jestem mega wdzięczna za to wszystko, co się wydarzyło. Jestem wdzięczna moim rodzicom, że mnie na tą salę zaprowadzili, że pilnowali, żebym dochodziła na treningi systematycznie, ale wiadomo, że jak się jest dzieciakiem, jak masz te 7, 10 czy 12 i nawet później 16 lat, to poniekąd chcesz spędzać też czas ze swoimi rówieśnikami, a ty jednak musisz iść codziennie na trening. Więc bywały takie momenty, pamiętam na początku, że czasami mówiłam, że po szkole no nie idę na trening, bo chcę spędzić czas z koleżankami, a tata zawsze pilnował, żeby tak się nie działo. Mówił, nie no sorry, ale musisz na ten trening iść, więc zakładałam plecak na plecy i maszerowałam na salę, więc myślę, że też duża rola rodziców w tym wszystkim, żeby w takim młodym wieku, jak jeszcze dzieciak no nie jest świadomy wszystkiego, pilnować, aby była systematyczność w treningach. A później, jak już byłam troszeczkę starsza, też moja kariera rozwijała się w dobrym kierunku, to ja już też miałam świadomość, że codzienne, systematyczne treningi to jest jedyna droga do tego, żeby się rozwijać, więc już nikt mnie nie musiał pilnować, a czasami nawet się śmiejemy z trenerami, że wręcz było odwrotnie, czasami trzeba było mnie wyganiać z tej sali, bo wiedziałam, że muszę dużo trenować, czasami przychodziłam pierwsza, wychodziłam ostatnia. Chciałam tego czasu na sali spędzać jak najwięcej, bo wiedziałam, że to jest jedyna droga do tego, żeby gonić moje przeciwniczki, które no, też grały na bardzo wysokim poziomie. Mm-hmm. No to tak naprawdę musiałaś już od dziecka czuć tą pasję do tego sportu, bo rodzice oczywiście to jedno, mogli pilnować, żebyś regularnie pojawiała się na tych treningach, ale pewnie długofalowo, gdyby nie sprawiało ci to przyjemności i nie stało się twoją pasją, to być może nie byłabyś tu, gdzie jesteś dzisiaj. No oczywiście, no, miałam tyle szczęścia, że jak trafiłam na salę ping-pongową, to naprawdę spodobało mi się to od samego początku. Też grała moja siostra, więc było mi raźniej. Trafiłam do fajnej grupy rówieśników. No, były czasy, że wtedy naprawdę w grupie treningowej było mnóstwo dzieciaków, więc była fajna atmosfera. Byli super trenerzy, którzy po prostu robili wszystko tak, aby też nam się chciało. Można powiedzieć, że trochę nas inspirowali do tego, żebyśmy też codziennie chcieli przychodzić na tą salę, więc naprawdę ja zawsze mówię, że miałam mnóstwo szczęścia też do ludzi, których spotykałam na swojej drodze w tej całej karierze sportowej, bo to też no, oni powodowali to, że mi się chciało. No także no, myślę, że jestem naprawdę dużą szczęściarą, że mogłam w życiu i dalej mogę robić w życiu to, co tak naprawdę bardzo lubię i co sprawia mi dużo frajdy i satysfakcji. Mm-hmm. Wspomniałaś o tej roli rodziców, tutaj akurat w kontekście tej regularności i tej dyscypliny. No, często też jest tak, że rodzice mocno wypychają dzieci do jakichś zajęć, bo chcą realizować swoje jakieś niespełnione marzenia i ambicje, ale z tego, co mówisz i z tego, jak obserwujemy twoją karierę, no to gdzieś u twoich rodziców ten zdrowy rozsądek był zachowany. Tak, na szczęście był. Rodzice, muszę ich pochwalić, byli takimi rodzicami, którzy pilnowali, wspierali, byli obok, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby jakoś mocno naciskali, żeby oni chcieli bardziej niż ja.
A jakby no przez te wszystkie lata w tenisie stołowym często spotykało się takie duety zawodnik-rodzic, gdzie to rodzic chciał bardziej niż to dziecko i no to nigdy się dobrze nie kończyło, więc ja na szczęście miałam takich rodziców, którzy pilnowali, często też gdzieś mnie, wiadomo, podwozili, jeździli na jakieś turnieje, nie jeździli ze mną wszędzie po całej Polsce, ale jak gdzieś było coś w miarę blisko, to też byli ze mną, kibicowali, po prostu trzymali kciuki, takie no, zdrowe wsparcie, więc naprawdę było fajnie i no, to też po prostu chyba wszystko dzięki nim. W jednym z wywiadów czytałam o podejściu twoich rodziców właśnie do wychowania ciebie i twojej siostry i podobno oni budowali w was takie przekonanie, że możecie wszystko. I czy rzeczywiście ty jako młoda dziewczyna uwierzyłaś w to, że możesz wszystko i to gdzieś przyświecało ci na takiej twojej zawodowej czy w ogóle życiowej ścieżce? Ja myślę, że po jakimś czasie uwierzyłam w to, że mogę wszystko, że rzeczywiście mogę osiągnąć wysoki poziom w sporcie i się w nim realizować, ale myślę, że też moi rodzice nie mieli łatwego zadania, bo jak się urodziłam, no to z pewnością myślę, że taki odruch rodzicielski jest, żeby pomagać dziecku we wszystkim, żeby może nawet je czasami trochę wyręczać. Na szczęście moi rodzice mieli tak, że nie skakali nade mną cały czas, a dawali mi przestrzeń do tego, żebym ze wszystkimi czynnościami takimi dnia codziennego umiała sama sobie poradzić, więc na przykład, no nie wiem, zwykłe wiązanie butów, no musiałam na wszystko znaleźć sobie swój własny sposób i miałam na to wszystko przestrzeń, gdzieś tam sobie siadałam z boku i kombinowałam, wymagało to czasami troszeczkę więcej czasu i zachodu, ale na szczęście miałam tą przestrzeń do tego, żeby wszystko zrobić po swojemu i myślę, że też duże znaczenie w tym wszystkim miało to, że jak trenowałyśmy z moją siostrą, to ja niemalże równolegle zaczęłam również grać w sporcie osób niepełnosprawnych, bo trafiłam do klubu z zawodnikami pełnosprawnymi, ale byli tam trenerzy, którzy znali ludzi ze środowiska sportu osób niepełnosprawnych i to było coś, z czym my się po prostu z rodzicami zderzyliśmy po raz pierwszy. Nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak sport paraolimpijski, to dla nas było wszystkich takie mocne zdziwienie, ale jak trafiliśmy do grupy osób niepełnosprawnych i mieliśmy okazję przyglądać się temu wszystkiemu z bliska, to jakby każdy z nas zauważył, że okej, to, że nie mam prawego przedramienia, to jeszcze nie jest koniec świata, że rzeczywiście mogę robić wszystko, że dużo zależy tylko ode mnie i miałam naprawdę dobry przykład od wielu starszych ode mnie zawodników. Widziałam, jak trenują, jak się realizują w sporcie, jak żyją tak naprawdę normalnie, z radością i no, nie zamartwiają się swoją niepełnosprawnością, więc naprawdę miałam dobry przykład, więc jakoś tak wszystko fajnie, naturalnie się rozwijało w tym kierunku. Zresztą jeszcze też jestem z tego rocznika, że dużo czasu się spędzało na dworzu za dzieciaka, więc miałam dużo kolegów, no, więc wiadomo, że biegaliśmy też po płotach, jeździliśmy dużo rowerem, więc ja też byłam zawsze sprawna i też nigdy mnie rodzice nie musieli z tego podwórka zaganiać, wręcz dawali mi też przestrzeń, żebym sobie tam siedziała, więc myślę, że przez to też niektóre rzeczy mi przyszły troszeczkę łatwiej. Mm-hmm. No właśnie, dla mnie niesamowita jest ta postawa, że kiedy poznałaś inne osoby z niepełnosprawnościami, kiedy zaczęłaś interesować się bardziej sportem, stwierdziłaś, że właśnie jesteś szczęściarą, a wiele osób pewnie pomyślałoby, że to już jest koniec świata, że dlaczego mnie to spotkało, że czemu nie mam dwóch rąk, w ogóle jak żyć bez ręki. A ty gdzieś to po prostu normalizujesz, pokazujesz, że można wszystko tak naprawdę i że da się żyć jakby nie tracąc nic z tego życia, tak? Tak. No ja się staram po prostu, zawsze starałam się żyć normalnie. Też mam świadomość, że to co robiłam i to co dalej robię jest poniekąd wyjątkowe. Takich osób jak ja no nie ma dużo na świecie i można powiedzieć, że też porwałam się na coś szalonego, bo myślę, że jak przyszłam pierwszy raz na salę, to myślę, że no nikt nie wróżył mi jakiejś wielkiej kariery ping-pongowej. Myślę, że też nikt nie spodziewałby się, że osiągnę taki poziom, więc akurat w moim przypadku ja zawsze mówię, że coś co z pozoru wydawało się niemożliwe, okazało się możliwe. Jakby oczywiście kosztowało mnie to mnóstwo pracy, pewnie też miałam może troszeczkę szczęścia, to szczęście wykorzystywałam, ale okazało się, że tak, niepełnosprawność to nie jest koniec świata, że można znaleźć coś, co się lubi robić, można być w tym dobrym. Oczywiście trzeba w to włożyć dużo serca, dużo pracy, ale to jak we wszystkim, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali w życiu.
No miałam szczęście do ludzi, bo oni mi naprawdę dawali dobry przykład. Trafiłam do fajnej grupy, więc no nie pozostało mi tylko nic innego, jak tylko stawiać sobie cele, marzyć o jakichś sukcesach sportowych i do tych marzeń dążyć. Wspaniała przygoda, naprawdę. Ja jestem naprawdę za to wszystko bardzo wdzięczna i raczej nie narzekam. Myślę, że zawsze starałam się też dostrzegać wiele pozytywów w swoim życiu i też obcowanie właśnie z innymi sportowcami niepełnosprawnymi pokazuje mi, że tak naprawdę moja sytuacja nie jest taka zła, jest naprawdę bardzo, bardzo okej. Okay. Niektórzy mają gorzej i też się nie zamartwiają, też znajdują radość w takim codziennym życiu, więc oni są dla mnie takim świetnym przykładem do tego, żeby iść po swoje, walczyć o swoje marzenia i żeby się realizować. Mm-hmm. Twoi rodzice jakby traktowali cię zupełnie normalnie, właśnie nie wyręczając cię w różnych obowiązkach, ale no wiadomo, że dzieci w szkole, nastolatkowie często bywają okrutni i są nieświadomi, często niewyedukowani, po prostu może nie mają też tak złożonego myślenia o danych sytuacjach życiowych. Czy ty się spotkałaś kiedyś z jakimiś przykrymi, negatywnymi sytuacjami właśnie ze strony rówieśników? Wiesz co, może niekoniecznie z takimi przykrymi, negatywnymi sytuacjami. Najczęściej było tak, że jak się gdzieś pojawiałam po raz pierwszy, jak poznawałam jakąś nową osobę, no to no nie da się nie zauważyć, że jakby no nie mam prawego przedramienia, więc po prostu wiadomo, że jak ktoś się wyróżnia, to przykuwa nasz wzrok, naszą uwagę. To jest jak najbardziej naturalne. No i też padały pytania, jakby ze strony dzieciaków, najczęściej po prostu, co się stało, że nie mam ręki, jak tą rękę straciłam. I jak odpowiadałam, że już tak się urodziłam, to oni mówili okej. I jakby wszystko było normalnie. Przechodziliśmy do jakichś tam kolejnych etapów znajomości, więc raczej nie przypominam sobie, że były jakieś takie sytuacje właśnie, żeby mi ktoś dokuczał w szkole. Myślę, że to też po prostu wiązało się z tym, było spowodowane tym, że ja tej swojej niepełnosprawności jakoś nie ukrywałam, nie robiłam z tego problemu, starałam się robić to wszystko, co moi pełnosprawni rówieśnicy, więc myślę, że to się stąd bierze, ale też częściej może troszeczkę, u dzieciaków jest to proste, jakby jest ciekawość, jest pytanie, jest odpowiedź i przechodzimy dalej. Myślę, że więcej też problemu z niepełnosprawnością mają osoby dorosłe, bo jako no, dorośli troszeczkę więcej kombinujemy, rozkminiamy, myślimy, wybiegamy po prostu tymi myślami za daleko. A w tym wszystkim, tak mi się wydaje, że po prostu trzeba normalności i to jest normalne, że ktoś się przygląda, no bo wyglądam inaczej, ja to jak najbardziej akceptuję i też no, normalne jest to, że padają jakieś pytania, ja zawsze też na nie spokojnie odpowiadam, więc ja z tego nie robię jakiegoś tematu tabu i też fajnie, jak osoby pełnosprawne też się mogą w tym wszystkim czuć komfortowo, ale ja wiem, że to jest etap, to jest jakaś tam praca, którą my musimy wykonać, trzeba o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać i to spowoduje, że to po prostu będzie normalne. Mm-hmm. No właśnie, bo osoby pełnosprawne często mają taki dyskomfort, zagwozdkę, jak tu podejść, żeby nie urazić, a może trzeba zapytać, żeby wyręczyć w czymś. A właśnie rozmawiając z osobami z niepełnosprawnościami, czy czytając różne reportaże, wywiady, najczęściej przejawia się właśnie ten postulat, czy taki wniosek, że chcecie być traktowani normalnie. Nie potrzebujecie litości, specjalnej opieki. Jeśli będzie taka potrzeba, to poprosicie. Jasne, to właśnie kluczowym słowem jest ta normalność. Ja wiem, że to jest no jedno krótkie słowo, ale i to nie jest takie łatwe, jak się może wydawać, ale tak mi się wydaje, że właśnie trzeba o tym mówić. Jeśli osoby z niepełnosprawnością będą widoczne w takim codziennym życiu, to też osoby pełnosprawne, obcujące z nimi, będą tak nabierały w tym wszystkim takiej naturalności. Myślę, że można pytać, śmiało trzeba pytać. Fajnie, jak się tej swojej na przykład jakiejś pomocy nie narzuca tak za wszelką cenę, bo z tego wychodzą różne niekomfortowe dla dwóch stron sytuacje. Myślę, że też osoby z niepełnosprawnością naprawdę nie mają problemu, aby odpowiadać na pytania, a jak na przykład ktoś potrzebuje pomocy, to dokładnie, tak jak powiedziałaś, o tą pomoc poprosi. Więc no, mam nadzieję, że na przykład to, co robię ja, to, co robią moi znajomi ze sportu paraolimpijskiego, przyczynia się do tego, że ta świadomość u osób pełnosprawnych na temat osób z niepełnosprawnościami się zmienia, że patrzymy szerzej. Tak, że patrzymy szerzej, że to już nie będzie jakiś temat tabu, bo to, no,
to nie jest żaden temat tabu, że to po prostu jest taka normalna rzecz. Niepełnosprawność to jest normalna rzecz, która od zawsze nam towarzyszy i będzie towarzyszyć, więc fajnie, jakbyśmy się normalnie nauczyli z tym wszystkim żyć. Czy kiedykolwiek miałaś problemy z samoakceptacją? Nie mówię tutaj już tylko o tym aspekcie fizycznym, ale w ogóle jako kobieta, czy kiedykolwiek mierzyłaś się z tym, że trudno było tobie siebie zaakceptować? Wiesz co, wydaje mi się, że raczej zawsze akceptowałam sytuację taką, jaka jest. Urodziłam się bez prawego przedramienia, więc jakby ten brak ręki towarzyszył mi od samego początku i takie ciało, jakie mam, jakie miałam, było dla mnie normalnym. I raczej nie miałam problemu z brakiem przedramienia. Może nie, nigdy też ludzie nie powodowali, że czułam się jakoś mega niekomfortowo. Ale no wiadomo, że jak każda kobieta, każda jakaś tam nastolatka, no nie zawsze byłam ze wszystkiego zadowolona, no nie wiem, tak, chciałabym być trochę szczuplejsza, mieć dłuższe nogi, nie wiem, szczuplejszą rękę lewą, bo z racji tego, że mam jedną i gram w tenisa stołowego, no to jakby ta moja lewa strona jest bardziej rozbudowana od prawej, no to są takie drobne rzeczy, ale szczerze mówiąc, no nie przejmuję się tym, jakby myślę, że też sport pomógł mi zaakceptować siebie tak w 150%. Wiem też, że no to ciało, jakie mam, jest moje, jest mi potrzebne do takiego funkcjonowania na co dzień i jestem ogromnie wdzięczna za to, że je mam, że tak naprawdę mogę robić wszystko, że jestem, no w moich oczach jestem jakby no zdrowa, pełnosprawna, mogę robić wszystko, na co mam ochotę i naprawdę doceniam, że ciało mi na to pozwala. Więc jakby myślę, że też często ludzie pełnosprawni zapominają, może nie zwracają uwagi na to zdrowie, które mają. Mhm. Wiadomo, że dopiero jak się coś straci, to później tak sobie myślimy o tym wszystkim, ale naprawdę no, trzeba doceniać to, że ciało nam pozwala funkcjonować, przemieszczać się w różne piękne miejsca, robić czynności, które nam sprawiają radość. To jest najwspanialsze w tym wszystkim. A no, każdy ma jakieś tam mankamenty, każdy pewnie jest trochę niezadowolony z czegoś, ale to są takie drobne rzeczy, którymi myślę, że w dniu, w takiej codzienności nie warto się jakoś bardzo mocno przejmować. Tak, ktoś kiedyś ładnie to określił, że ciało jest takim naszym domem i że warto mieć taki wewnętrzny spokój i tą akceptację, że to ciało wiele nam pozwala w życiu zrobić jednak. Dokładnie, myślę, no to jest bardzo dobre określenie właśnie. Gdyby nie nasze ciało, no to byśmy tak naprawdę nie byli w stanie funkcjonować, przemieszczać się, robić tych wszystkich rzeczy, które nam sprawiają radochę. Jakby ja mam świadomość tego, że właśnie taka akceptacja, że to jest proces, jasne. Myślę, że też do pewnych rzeczy musimy dojrzeć w miarę upływu czasu i no też my się zmieniamy, zmienia się postrzeganie nas samych. Ale no, też fajnie, że się o tym mówi w dzisiejszych czasach, bo im wcześniej my jakby będziemy świadomi, że to ciało jest takie jest, ale jest nasze i my go bardzo mocno potrzebujemy, to chyba tym lepiej i się na pewno będzie łatwiej wszystkim żyło. A potrafisz mówić o swoich sukcesach? Myślę, że tak, chociaż nie ukrywam, że nie lubię się chwalić. Czuję taki lekki dyskomfort, jak ktoś mnie prosi, żebym opowiedziała, co w swoim życiu powygrywałam. Więc w sumie nie wiem, czy tak, czy nie. Powiedzmy, że tak trochę, pół na pół. Ale wiesz co, też często mnie pytano, jaki jest mój największy sukces? To jest pytanie, które bardzo często ludzie mi zadają. I zawsze ciężko mi się na nie odpowiadało. I tak kombinowałam, jakby, czy medale, czy może zawodniczki, które poogrywałam z czołówki świata. I jakby to wszystko jest dla mnie niezwykle istotne, ale od jakiegoś czasu, z racji wieku pewnie, doszłam do takich wniosków. Przyszło mi do głowy coś takiego, że takim właśnie za swój taki największy sukces uważam to, że właśnie będąc może na starcie w takiej troszeczkę mniej korzystnej pozycji niż moi rówieśnicy, osiągnęłam właśnie coś, co wydawałoby się niemożliwe do osiągnięcia. I to, że jakby przeszłam tą drogę, że rywalizowałam ze sportowcami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że właśnie to jest ten taki największy sukces, że byłam w stanie być w tym miejscu w sporcie, że dalej w tym miejscu jestem, bo to jest chyba coś takiego, co nie zdarza się często. Więc jeszcze się tego wszystkiego uczę, ale na pewno jest lepiej niż kilka lat temu. Jakby, wiesz, to też sportowcy, zawsze każdy ma marzenia, każdy ma cele, przygotowujemy się do imprez.
tak chyba traktujemy to wszystko zadaniowo. Wiesz, coś, jedziemy na turniej, wygrywamy, jest super, cieszymy się, jest odhaczone i szykujemy się do czegoś następnego, więc jakby oczywiście cieszą się te wszystkie sukcesy, medale i tak dalej, ale no nie jest to coś, co codziennie rozpamiętuję i sobie wracam pamięcią. Mhm. Ale potrafisz świadomie przyznać, że osiągnęłaś sukces. To nie jest tak, że, tak, że może świadomość. To nie jest do końca sukces, że przecież mogę zrobić więcej, jakby świadomie. To, no, jasne, jak idziemy tą drogą, no to jasne, mogę więcej zrobić, mogłabym więcej wygrać, ale nie, teraz z tego miejsca jakby powiem ci, że tak, oczywiście mam świadomość, że osiągnęłam sukces, że bardzo dużo wygrałam, że dużo osiągnęłam w sporcie, ale też wydaje mi się, że to, co robiłam, też miało wpływ na takie rzeczy pozasportowe. Więc tak, no jest to sukces. Też nie mówię, chociaż kiedyś też może często używałam takie sformułowania, że udało mi się coś tam wygrać. Jakby no, nie udało, raczej na to, tak, na to sobie zapracowałam. Myślę, że ja, moi trenerzy i tacy ludzie z najbliższego otoczenia wiedzą, ile tak naprawdę mnie to ciężkiej pracy kosztowało, ile to jest godzin na sali, ile to jest litrów potu wylanego i ile takich ciężkich chwil, bo jakby życie sportowca to są no, wzloty i upadki. Myślę, że więcej jest takich upadków i cięższych momentów, o których się nie mówi, bo oczywiście wszyscy kibicujemy, jak są jakieś rozgrywki sportowe i cieszymy się po zwycięstwach, smucimy się po porażkach, ale tak naprawdę chyba więcej jest takich trudnych momentów, gdzie sportowiec jest sam ze sobą i my to wszystko musimy jakoś dźwignąć, znaleźć motywację do tego, żeby się podnieść i dalej trenować i po prostu próbować przy następnej okazji. Mm-hmm. Pytam cię o to mówienie o sukcesach, przyznawanie to też jest może złe słowo, ale uświadomienie sobie, że ten sukces rzeczywiście osiągnęłaś, bo mamy w WP Kobiecie taką inicjatywę jak Wszechmocne i to jest właśnie taki plebiscyt, w którym doceniamy kobiety, które osiągnęły na różnych polach sukcesy, ale nie do końca świat jeszcze o nich usłyszał i zrobiłyśmy takie badanie rok temu właśnie i spot wizerunkowy z udziałem różnych inspirujących kobiet i kiedy zapytałyśmy kobiety, jaka jest ich moc, co osiągnęły w życiu, żeby mogły się pochwalić, to powiem ci, że bardzo nas zaskoczyło, że odzew był niewielki. Zresztą my same w redakcji, jak potem usiadłyśmy i zastanawiałyśmy się, że co jest naszym sukcesem, żadna z nas nie potrafiła tak od razu powiedzieć, że tak, osiągnęłam sukces albo jestem na dobrej drodze. Raczej wszystkie sobie umniejszałyśmy i właśnie kobiety często mają problem z tym, żeby przyznać, że coś zrobiły fajnego. Mamy taką tendencję właśnie do umniejszania tych swoich sukcesów, ale kurczę, myślę, że no, nie każdy, wiadomo, ja jestem w sporcie, nie każdy musi być zawodowym sportowcem, nie każdy musi jechać na igrzyska, zdobywać medale, ale każdy ma jakieś takie swoje własne życie i każdy ma swoje sukcesy. Nie muszą być jakieś ogromne, ale no, no nie wiem, dla mnie na przykład no, sukcesem jest to, że kobieta mając rodzinę, dzieci, chodzi do pracy, ogarnia te dzieci, dba o dom, że po prostu no, jest w stanie w tym wszystkim przetrwać. Dla mnie to jest coś po prostu niesamowitego. I my to bierzemy jako coś normalnego, jako taka zwykła codzienność, że o, no nic nadzwyczajnego, tak? Ktoś chodzi do pracy, zajmuje się dziećmi i tak dalej, a dla mnie to jest coś i to już jest też taki mały sukces. Właśnie mam nadzieję, że też się to trochę zmienia, jakby coraz więcej się o tym mówi, ale właśnie fajnie by było, jakbyśmy my kobiety bardziej w siebie wierzyły, bardziej się wspierały i doceniały te sukcesy, bo naprawdę jest ich mnóstwo i warto o tym mówić i warto się też inspirować tym wszystkim. Tak, no i tak jak mówisz, to nie muszą być takie sukcesy właśnie wyjazd na igrzyska olimpijskie. Jasne, to nie muszą być jakieś ekstremalne rzeczy. Tak. Jest mnóstwo bohaterów, bohaterek takiego dnia codziennego. Każdy ma jakieś swoje małe sukcesy i fajnie, jak się to zauważa. Dołączyłaś do projektu No Shame, prowadzonego przez Answer Lab. Jesteś jedną z Shiro, czyli bohaterką, która pokazuje właśnie taką kobiecą siłę i waleczność. Czy czujesz, że dołączając do takich inicjatyw wspierasz kobiety i właśnie budujesz w nich takie poczucie, że mogą być tymi Shiro? No, bardzo się cieszę, że dołączyłam do tej inicjatywy i mam nadzieję, że cały czas to, co robię przy stole ping-pongowym i też akcje, w które się angażuję poza stołem, powodują, że się dobrze wpisuję w ten projekt. Ja zawsze oczywiście starałam się koncentrować przede wszystkim na sporcie i tak dalej, ale mam też wrażenie, że no jestem świadoma tego, że
to, że z powodzeniem rywalizuje w sporcie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, mnie mocno wyróżnia na tle innych i że to może być takiego pewnego rodzaju motywacja dla innych, może dobry przykład, że mam nadzieję, że ktoś mnie zobaczy i po prostu stwierdzi, że jak ja mogę, to może i też ktoś może znaleźć jakąś swoją pasję i się w niej realizować, że może będziemy mniej narzekać i zauważać w życiu więcej pozytywów. Także oczywiście mam świadomość, że mogę się do takich małych zmian przyczyniać i zamierzam dalej robić swoje jak najlepiej, bo naprawdę chciałabym, żeby kobiety bardziej siebie doceniały, lepiej siebie traktowały, były dla siebie po prostu czułe, dobre i wyrozumiałe. Mhm. Czy takie kampanie jak ta właśnie Answer Lab mogą zmieniać rzeczywistość? Ja myślę, że jak najbardziej. Ja myślę, że ta kampania przyczyni się do tego, że my kobiety i nie tylko kobiety właściwie, że wszyscy, że również mężczyźni, może zaczniemy myśleć w innych kategoriach, że zaczniemy siebie inaczej postrzegać, zaczniemy siebie bardziej doceniać i będziemy częściej wdzięczni po prostu za to, co mamy i może nie będziemy się martwić takimi małymi rzeczami, ale że będziemy mieć wielkie marzenia, do których będziemy dążyć i mam nadzieję, że się wszyscy też będziemy realizować. Marzy mi się, żeby kobiety po prostu przede wszystkim w siebie mocno wierzyły. Ja mam świadomość, że to jest proces i właśnie taka kampania to jest taka mała cegiełka do zmiany i mam nadzieję, że ta zmiana będzie widoczna jak najprędzej. Jak sport ukształtował ciebie właśnie jako kobietę? Oj, wiesz co, no myślę, że sport bardzo dużo mi dał. Jakby nie jestem w stanie sobie wyobrazić mojego życia bez tenisa stołowego. Już gram tak długo, zaczęłam tak wcześnie, że no nie wiem, jakby mogło wyglądać bez tego grania. Ale no dosyć szybko musiałam nauczyć się radzić sobie sama ze wszystkim. Na pewno nauczył mnie dużo samodzielności i wiesz, przy stole jesteś ty, twój przeciwnik, jakby masz w boksie trenera gdzieś tam za plecami, ale on ci może tam podpowiadać przez minutę pomiędzy kolejnymi setami, jakieś tam kilku wskazówek udzielić i nie jest stresująca sytuacja. Musisz to sama sobie w głowie ogarnąć, musisz podejmować decyzje, bo rozgrywasz akcję, musisz znaleźć jakiś tam sposób. Także sport mnie wiele nauczył, wiele mi dał, bardzo mnie też to, że jeździłam, poznawałam dużo ludzi, to mnie tak otworzyło też na świat. Ja raczej jestem taką osobą, powiedziałbym, skromną, cichą, może nie zawsze się garnę do jakiegoś tam pierwszego rzędu, ale też to, że jeździłam, po prostu mnie otworzyło, bo poniekąd sytuacja mnie do tego zmuszała, więc myślę, że tak, same plusy. Polecam, oczywiście polecam każdemu aktywność sportową. No, wiadomo, nie każdy musi być zawodowym sportowcem, ale myślę, że sport po prostu nas przygotowuje do takiego codziennego, dorosłego, prawdziwego życia. A sport nic ci nie zabrał? Bo mówisz o tych plusach, ale... Wiadomo, że zabrał. Na przykład zabrał mi czas spędzony z rówieśnikami, czas spędzony z rodziną, bo sport to jest wiele godzin na sali, wiele wyjazdów, mnóstwo czasu spędzamy w samolotach, w pociągach, w hotelach. Jakby, wiesz, jak tak się na to patrzy, no to jasne, jestem w hotelu gdzieś na drugim końcu świata, mogłabym sobie ten czas spędzać z rodziną czy po prostu być z przyjaciółmi, ale to jest wszystko kwestia jakby wyboru. Ja wolę skupiać się na tym, co mi dał, niż co mi zabrał. To jakby była moja świadoma decyzja, że ja chcę grać i wiedziałam, z czym to się wiąże, wiedziałam, że się będę musiała temu poświęcić, jakby ja to chciałam zrobić, więc absolutnie nie czuję, że coś mi umknęło. Mhm. Jakby myślę, że jeszcze mam też czas na to, aby to życie takie już mniej sportowe, znaczy dalej sportowe, ale też takie normalne, nazwijmy to, przeżywać. Dalej jestem młoda, więc mam nadzieję, że sobie odbiję to, co gdzieś tam kiedyś trochę straciłam, ten taki wolny czas, spędzając go na sali, to myślę, że jeszcze sobie odbiję. W jednym z wywiadów mówiłaś, że przez to, że tak intensywnie pracujesz, podróżujesz i trenujesz, to mało jest tego czasu właśnie na miłość, dla przyjaciół, dla rodziny. I że to życie prywatne właśnie trochę kuleje u ciebie. No rzeczywiście tak było, jakby to wszystkie takie powiedzmy normalne etapy, gdzie się pojawiają przyjaźnie, na przykład w szkole i tak dalej, no to ja to
ominęłam, bo zawsze dużo trenowałam, miałam indywidualny tok nauczania i powiedzmy, że taką moją najbliższą rodziną, grupą najbliższych przyjaciół było no, środowisko ping-pongowe. Jakby tyle czasu wszyscy spędzaliśmy razem, że się bardzo zżyliśmy. Więc jakby no, to była taka nasza rzeczywistość, w której się odnajdywaliśmy, a rzeczywiście tak do domu wracaliśmy od czasu do czasu, często tylko po to, żeby szybko zrobić pranie, przypakować torbę i dalej gdzieś tam ruszaliśmy w świat, więc taki bliski kontakt z rodziną był bardzo rzadki, taki sporadyczny, chociaż no, bywały też momenty, że kilka dni, kilkanaście się siedziało w domu. Ale myślę, że nikomu to z nas nie przeszkadzało. No jakby to były nasze wybory, mieliśmy fajną grupę, fajną atmosferę, więc myślę, że wszystkim nam było w tym wszystkim dobrze. No też tak naprawdę nie zaznałaś w sumie innego życia, zaczynając tak wcześnie trenować, więc to poczucie straty pewnie nie towarzyszyło ci właśnie. Nie, absolutnie, jak najbardziej nie. Ja właśnie, wiesz, no ta moja rodzina tenisistów stołowych, znajomi, przyjaciele, to połączyło nas po prostu, połączyła nas miłość do tenisa stołowego, wspólne cele i marzenia, więc to była nasza rzeczywistość, my się w tym wszystkim dobrze odnajdywaliśmy i myślę, że ani ja, ani moi znajomi jakby chyba nikt nie powie, że coś straciliśmy, bo myślę, że każdy raczej był zadowolony z tego, jak sytuacja wygląda. No zwłaszcza w twoim przypadku sukces za sukcesem, to trudno się nie cieszyć z tego, że się gdzieś tam poświęciło ten czas i są tego efekty. I tutaj chciałabym poruszyć też z tobą taki wątek, który mam wrażenie jest tematem rzeką i mogłybyśmy pewnie zrobić kolejny odcinek tylko o tym, czyli o kobietach w sporcie. I też powiem ci taką anegdotkę, że w tym roku rozmawiałyśmy w redakcji o kobietach w sporcie, i bardzo trudno było nam z głowy od tak wymienić kilkanaście, a nawet kilka kobiet, które mają rzeczywiście duże sukcesy w sporcie i gdzieś tam wyróżniają się. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, no to oczywiście dwie sekundy i wszystkie miałyśmy w głowach pełno tych nazwisk. I czy też masz takie poczucie, że jednak kobiety w sporcie, mniej się o nich pisze, mniej się mówi o tych sukcesach, że to wciąż jest traktowane trochę jako takie niszowe, bo są dziedziny, które dominują i, no i ci mężczyźni jednak są zazwyczaj windowani do góry. No niestety trochę tak. Jakby oczywiście no mamy mnóstwo kobiet w sporcie, które odnoszą sukcesy, które są na topie światowym, ale jasne, myślę, że jak zapytasz nie wiem, setkę ludzi, to pewnie większość swobodnie powie o jakichś mężczyznach w sporcie niż kobietach. No, tak jest, że tak, ja mam takie wrażenie, że czasami sport kobiecy jest traktowany może nie jako sport drugiej kategorii, ale nie jest traktowany na równi z tym sportem męskim. Wiadomo, że nie zawsze są dyscypliny, które są bardzo popularne i tak dalej, ale ja czasami odnoszę wrażenie, że sukcesy kobiet, na przykład nawet w mojej dyscyplinie, w tenisie stołowym, że jak my coś wygrywałyśmy, to okej, był to sukces, ale jeśli coś podobnego, na przykład wygrali chłopacy, to było to odtrąbione jako jeszcze większy sukces, więc ja jakby mam problem z tym, nie ma we mnie totalnie zgody na coś takiego. Jest mi z tego powodu źle, jakby no naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. Sport jest jeden, sport jest piękny, są te same emocje. Oczywiście wiadomo, nie wiem, kobiety biegną trochę wolniej, rzucają trochę bliżej i tak dalej, no ale to jest tylko i wyłącznie spowodowane siłą fizyczną. Mężczyźni mają jej troszeczkę więcej, ale emocje są te same, cele są te same. Każdy wykonuje taką samą pracę, więc marzy mi się, że jeszcze ja też doczekam takiego momentu, że ten sport kobiecy będzie tak samo traktowany poważnie jak sport męski. No to się przekłada na wszystko. Są też często dysproporcje na przykład w nagrodach finansowych, może akurat w tenisie stołowym, jeśli chodzi o światowy tenis stołowy, no to tych takich dysproporcji w nagrodach finansowych nie ma, ale no są też duże różnice w sportach, znaczy w graniu klubowym. Mężczyźni zarabiają dużo więcej niż kobiety, ale to pewnie jest mnóstwo czynników na to wpływa, więc mam nadzieję, że to się zmieni. To jest takie moje małe marzenie, że to się zmieni już niedługo. Mm-hmm. Myślisz, że gdyby może kobiety właśnie więcej i otwarcie mówiły o swoich sukcesach, to jest na przykład ten kierunek, który mógłby pomóc w tym, że,
że w końcu te kobiece sukcesy byłyby traktowane na równi z sukcesami mężczyzn? Ja myślę, że to jest jedna z rzeczy, która może się przyczynić do tego, że to będzie podążać ku lepszemu. Ja myślę, że to jest proces, to jest bardzo długi proces i trzeba o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać i uświadamiać społeczeństwo. Myślę, że sport, jeśli chodzi o, na przykład o działaczy, o związki sportowe, to jest bardziej męskie środowisko. Rzadko są tam gdzieś kobiety. Często wiem, że też kobiety, nawet niektóre próbują się tam gdzieś przebić, ale odbijają się od ściany i koniec końców gdzieś tam się nie udaje, bo jest to takie hermetyczne środowisko. Ale myślę, że fajnie zawalczyć o to, żeby gdzieś kobiecy punkt widzenia tam się pojawił. Jeśli kobiety będą właśnie takie aktywniejsze, bardziej widoczne, to może to spowoduje tą zmianę, którą my jako kobiety byśmy chciały. Ja myślę, że to jest tak podobne jak na przykład podobny proces jak z propagowaniem sportu paraolimpijskiego, jak z obecnością osób z niepełnosprawnościami w takim naszym codziennym życiu. To wszystko wymaga czasu, ale myślę, że też od naszych działań dużo, dużo zależy. Mam nadzieję, że dzisiaj jest taki trend, tyle się mówi o kobietach i jakby kobiety się na tyle wspierają, że mam nadzieję, że się przebijemy w tym męskim świecie na dobre. To takie hasło girl power jest ci bliskie? Jasne, no jak najbardziej. No, po prostu to też dotyczy bezpośrednio mnie i wiadomo, dużo się różnych rzeczy dzieje, ale fajnie jest widzieć, jak kobiety się wspierają, jak tworzą jedną drużynę i walczą razem w jednym jakimś tam dobrym celu. I myślę, że to jest jedyna droga do tego, żeby były po prostu jakieś zmiany. Mhm. Takie inicjatywy związane z kobietami i o kobietach, to jest coś, z czym się utożsamiasz i chcesz właśnie może walczyć, to jest złe słowo, bo to zawsze się kojarzy negatywnie, ale tak gdzieś propagować to, żebyśmy były bardziej świadome, akceptowały siebie, doceniały to, co mamy. Wiesz co, ja mam mam nadzieję, że to, co ja robię przy stole ping-pongowym już od tylu lat, że to się poniekąd w to wpisuje. Jakby oczywiście ja się skupiam na sporcie i to jest dla mnie priorytet, temu się poświęcam, ale mam wrażenie, że ta moja wyjątkowość, to, że gram i w sporcie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, przekuwa się też w coś takiego pozytywnego właśnie, że się o mnie mówi, że się mnie pokazuje, że ktoś zobaczy, że jestem osobą z niepełnosprawnością, ale fajnie sobie żyję, że się realizuję. Że to jest też taka mała właśnie cegiełka moja własna w tej zmianie. Mhm. Ty jesteś ambitna i dowodem są na to twoje sukcesy, ale też jak robiłam research do naszej rozmowy, to powiedziałaś gdzieś, że jechanie na wyjazd na paraolimpiadę i powrót bez medalu, to w ogóle sobie nie wyobrażasz takiej sytuacji. Czy nie narzucasz sobie czasem właśnie takiej presji? Oj, presja to jest coś, co mi towarzyszy od zawsze, jeśli chodzi o sport paraolimpijski. Dobra, zacznę od początku, bo w sporcie paraolimpijskim mam już bardzo długi staż. Na pierwsze igrzyska jechałam w wieku 11 lat i pierwsze złoto zdobyłam w wieku lat 15. I myślę, że łatwiej się zdobywa coś po raz pierwszy, ale trudniej tego medalu się później broni. Ja kolejne zdobywałam na kolejnych igrzyskach w Pekinie, w Londynie, w Rio. Więc wiesz co, wszyscy trochę przywykli, że ja w sporcie niepełnosprawnych jestem niepokonana. I zawsze było tak, że jak jechałam na jakiś turniej, igrzyska, czy nawet Mistrzostwa Europy, Świata i tak dalej, obojętnie co to było, to wszyscy myśleli, że ja wygrałam, nawet się, wiesz, nie męcząc, nie pocąc. A było już oczekiwanie po prostu. Oj, ogromne. Wszyscy mi zawieszali złoty medal na szyi naprawdę przed rozpoczęciem turnieju. Ja też wiedziałam, jaki jest mój poziom sportowy, co potrafię, jakie zawodniczki ogrywałam, że teoretycznie na papierze jakby byłam lepsza od moich przeciwniczek. Ale to jest sport, on się rządzi swoimi prawami. No naprawdę decydują niuanse, czasami dyspozycja dnia, jedna piłka i w tym się stopniu może się wszystko diametralnie zmienić. I myślę, że też no nie ma takiego murowanego faworyta na papierze. Wszystko później się weryfikuje przy stole. Więc ja od siebie też dużo oczekiwałam, jadąc na przykład na Igrzyska Paraolimpijskie i wiem, że też oczekiwali tego ludzie, kibice, trenerzy, działacze, że ja to złoto przywiozę. I bardzo ciężko mi się grało, naprawdę. Ja po prostu ostatnio właśnie nawet z kimś wspominałam te rzeczy i mówiłam, że no, czułam się jakbym miała, wiesz, sztangę ze 150 kilo na plecach, że pierwsze piłki w pierwszych meczach, no to po prostu nogi jakby przykleiły mi się do podłogi, nie mogłam ich oderwać, że jakieś pierwsze piłki, no to piłka bez kontroli latała 3 metry w aut. Później wiadomo, było troszeczkę lepiej, ten stres się zmniejszał, ale mam wrażenie, że nigdy nie grałam tak bardzo swobodnie.
na takim moim najwyższym poziomie. Właśnie chyba przez te stresy i oczekiwania. Może ja sama sobie też robiłam trochę krzywdy, ale teraz się troszeczkę zmieniło. Wiesz co, w Tokio pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna przegrałam mecz. I to było coś, czego ja się mega obawiałam. To w mojej głowie, wiesz, urosło do jakiegoś największego problemu świata. Miałam wrażenie, że jak w końcu przegram, to że się skończy świat. No i to się stało. I okazało się, że świat się nie skończył, że wszyscy sobie żyjemy dalej. Ja mam medal, który już dzisiaj doceniam, z którego się cieszę. I okazało się, że po porażce półfinałowej ludzie mi gratulowali, jakby brązowego medalu. Mówię, jak to? Nie mam złota i ktoś mi gratuluje brązu? Mówię, o co chodzi? Nie tak to w mojej głowie wyglądało wcześniej. Więc jakby ta porażka w Tokio pomogła mi zmienić takie podejście i nastawienie do tego całego sportu paralimpijskiego, do mojej pozycji w sporcie osób niepełnosprawnych. I pomimo tego, że byłam smutna, zła, po porażce, to poczułam też pewnego rodzaju ulgę, że to się w końcu stało, że ludzie zobaczyli, że ja też mogę przegrać. I dzisiaj chyba mi się łatwiej żyje i mam wrażenie, że już też nie narzucam na siebie aż takich oczekiwań, takiej presji jak wcześniej. Bo na przykład igrzyska w Paryżu już za chwilę i będę na nie jechała pierwszy raz w innej roli. Nie będę broniła złotego medalu, będę go zdobywać. Więc mam nadzieję, że tą większą presję będą odczuwały moje przeciwniczki. Czyli najgorszy był ten pierwszy raz. Tak, ojej, zdecydowanie najgorszy. Długo na niego czekałam, bo naprawdę myślę, że od gdzieś 2006-2007 roku do dzisiaj ja w sporcie paralimpijskim chyba przegrałam 2 mecze, czy 3 maksymalnie. Więc no, nie przegrywam tam często. Więc no to nie oszukujmy się, to chyba musiało w końcu gdzieś tam nastąpić, to jest jak najbardziej naturalne, ale nie taki diabeł straszny, jak widać. Płaczesz po porażkach, czy podchodzisz bardziej zadaniowo do tego i racjonalizujesz sobie? Nie płaczę. Ja zawsze, nawet za dzieciaka raczej nie płakałam, tak z ręką na sercu myślę, że powiem ci, może 2-3 razy płakałam po jakimś meczu. Zawsze, wiadomo, towarzyszą grze duże emocje i czasami jak gdzieś tam ci się nie uda, no to boli, jakby przeżywasz, ale naprawdę z 2 razy może byłam tak jakaś tam wkurzona, że musiałam się wyładować płacząc, a też często taki widok płaczących dzieci jest właśnie na takich turniejach, wiesz, za dzieciaka jak się zaczyna, są jakieś turnieje wojewódzkie, ogólnopolskie, dzieci grają, denerwują się, płaczą, rodzice krzyczą, jest bardzo dużo emocji, a ja jakoś nigdy do tej grupy osób nie należałam. Ale miałam także porażki, bardzo długo przetrawiałam. Jakby jak coś przegrałam, to zawsze się na siebie denerwowałam i to musiałam przetrawić. Potrzebowałam czasami kilku dni, dzisiaj już sobie lepiej z tym radzę. Ale no, to też był proces, musiałam się tego wszystkiego nauczyć. Niektóre porażki bolą bardziej, inne mniej. Wiesz, czasami robisz wszystko dobrze, po prostu przeciwnik jest lepszy i to jest jak najbardziej okej. Okay. Czasami jest tak, że ja też nawalę, jakby nie wytrzymam tego psychicznie, zrobię coś źle, podejmę złą decyzję i mam trochę pretensji do siebie, ale dzisiaj już wiem, że to jest też po prostu normalne i to jest jak najbardziej okej. Okay. Jakby ważne, że ja wychodzę do stołu, jestem przygotowana, daję z siebie wszystko, walczę i jak wygram, to jest super, ale jak mój przeciwnik okaże się lepszy, no to brawa dla niego i też po prostu doceniam to, że on był lepszy. Ja dałam z siebie wszystko, a po prostu tego dnia to było i tak za mało. Mhm. Fajnie mieć takie podejście, bo powiem ci, że ja ostatnio zdałam sobie sprawę, jak oglądałam mecz Igi Świątek, akurat no, tenis ziemny na Rolandzie Garrosie i była bardzo wyrównana gra. I ja wtedy sobie pomyślałam, Boże, przecież tenis ziemny i w ogóle tenis stołowy to są takie dyscypliny, że ty jesteś tam sama. Cała ta presja, to napięcie, to oczekiwanie, ty musisz sobie z tym poradzić, jednocześnie być skupiona na grze, na tym wyniku. Właśnie tak jak mówisz, każdy detal ma znaczenie, bo źle odbijesz i tak naprawdę możesz przegrać cały mecz tak naprawdę jednym złym ruchem. I nie dość, że masz presję taką społeczną, te oczekiwania na medale, presję w swojej głowie, no to myślę, że fajnie, że trochę zluzowałaś i że może z tego więcej jeszcze frajdy masz niż kiedyś. Tak, ale wiesz, to jest wszystko proces. Mam teraz 34 lata i to mówię. Jakbyś mnie zapytała 5-10 lat temu, to pewnie bym odpowiedziała na to wszystko inaczej. Ja się tego też musiałam nauczyć. Ale jak się gra? Każdemu towarzyszy presja, każdy się denerwuje. Wiesz, każdemu się trzęsie ręka w końcówce. Jakby tenis stołowy jest naprawdę, jest bardzo techniczny.
jest to niezwykle ciężka dyscyplina i tam naprawdę decydują no, małe, bardzo małe rzeczy, o których taki przeciętny kibic, oglądając mecz, no, nie ma pojęcia i czasami no, ułamek sekundy, twoja głowa gdzieś tam myśli uciekną albo podejmiesz złą decyzję, jakby zestresujesz się za bardzo, nie wyrównasz oddechu, nie wiem, no, mnóstwo rzeczy może spowodować to, że ty stracisz punkt i jakby jakieś 9-9, 3-3 albo 2-2 w setach i tak naprawdę dwie piłki dzielą albo ciebie, albo twojego przeciwnika od zwycięstwa, no to jest i bardzo blisko, i bardzo daleko, więc to są naprawdę sytuacje mega ciężkie, ale też takie bardzo emocjonujące, ekscytujące i każdy zawodnik był w nich wielokrotnie. I myślę, że też każdy z nas swoje wygrał, swoje przegrał, jakby też się uczymy na błędach i myślę, że wiele też osób takie zapłaciło Frycowe, że jakby w końcówce po prostu podjęło złe decyzje, odeszło od stołu jako przegrany, ale jeszcze też nas kształtuje i powoduje, że może jakby jeśli jakąś końcówkę przegramy, to ją przeanalizujemy i będziemy o tym pamiętać na następny raz i może coś zrobimy lepiej. Ja też miałam wiele takich meczów, z którymi sobie super poradziłam. Mimo trudnej sytuacji, jakichś tam wielu emocji, stresów, jakby dałam radę, byłam mega, mega mocna, ale też się przyznaję, że czasami nie dałam rady w głowie, że gdzieś tam wymiękłam, czy zagrałam bojaźliwie i to się źle skończyło, więc no są i takie sytuacje. Właśnie ta głowa jest chyba kluczowa, bo w sportach zespołowych jest tak, że nawet jak popełnisz błąd, no to jeszcze masz drużynę, która może... Ktoś ci może poratować. Tak, skoryguje to. Tak. A przy stole jesteś tylko ty i twoja głowa, no i przeciwniczka i wszystko jest jakby... W swoich rękach. No właśnie. I myślę, że to jest fajne. Jakby, no akurat no, wolę sporty indywidualne, ale jasne, jak masz taki gorszy moment, od razu to wszystko widać. Jakby wszystko jest w twoich rękach. Ty musisz podejmować decyzje, ty musisz brać odpowiedzialność za te decyzje. Później się okaże, czy one były dobre, czy złe. Więc no jest to bardzo, bardzo emocjonujące, bardzo ciężkie, ale też fajne i myślę, że to też sprawia, że tenis to dla mnie osobiście jest tak bardzo interesujący, tak fajny, że właściwie no, wszystko zależy od ciebie. Widzę, z jaką pasją mówisz o tenisie stołowym i nasz program nazywa się Pasja jest kobietą. W skrócie taka definicja można powiedzieć, ale jestem ciekawa twojej definicji pasji. Czy masz w ogóle swoją definicję, czym jest dla ciebie pasja? Wiesz co, no pasja myślę, że dla mnie to jest przede wszystkim, no okej, okay, w moim przypadku jest to tenisowe, ale pasją jest no, coś, co robimy z radością, co robimy z przyjemnością i myślę, że każdy z nas ma coś takiego w swoim życiu. Czasami mam wrażenie, że zapominamy o tych swoich pasjach, nie poświęcamy im odpowiedniej uwagi w pielęgnowaniu ich, ale warto o tym pamiętać, warto te pasje w sobie pielęgnować, realizować się w nich, bo one sprawiają, że to nasze życie jest takie bardziej kolorowe, radośniejsze i myślę, że też one nas rozwijają. Jakby tak po prostu życiowo bardzo dużo zyskujemy. Ja oczywiście się poświęcam tenisowi, to jest moja największa pasja, ale też sama z radością i z takim zaciekawieniem obserwuję inne różne kobiety z różnych innych dziedzin i przyglądam się temu, jak one się realizują w swoich jakichś tam branżach i to jest takie też bardzo, bardzo inspirujące i motywujące do tego, żeby dalej robić swoje jak najlepiej. Mhm. Czy ty masz plan B na życie? Oj, no to jest trudne pytanie, ale wiesz co, już mam tak świadomość, że ten plan B, czy może ten koniec kariery sportowej już jest bliżej niż dalej, bo no czas leci i on się zbliża. Myślę, że ciężko byłoby mi się odciąć od sportu totalnie. Jakby zawsze mam świadomość, że dużo osiągnęłam i też dużo miałam szczęścia. I poniekąd czuję się odpowiedzialna, albo tak trochę w obowiązku nawet, to, co dostałam, troszeczkę oddać innym, więc chciałabym robić coś, nie wiem jeszcze co dokładnie, nie umiem tego nazwać, ale żeby wykorzystać tą swoją pozycję w sporcie do promocji, do rozwoju sportu paraolimpijskiego. Myślę, że sport olimpijski aż takiej promocji nie potrzebuje, a jednak sport paraolimpijski to jest chyba, ma takie szczególne miejsce w moim sercu i jemu najwięcej zawdzięczam. I marzy mi się, żeby ten cały ruch paraolimpijski był traktowany na równi z ruchem olimpijskim, żeby paraolimpijczycy byli doceniani, żeby ich nazwiska były znane, żeby naprawdę ludzie mieli dużo możliwości na to, aby śledzić ich poczynania sportowe. I wydaje mi się, że mogę być dobrą osobą do tego, aby się jako coś dobrego w tym kierunku zrobić. No ale zobaczymy, gdzie mnie zawieje, jak będę kończyć. Ale mam nadzieję, że
będę robić coś, co będzie mi sprawiało dużo radości. No ale to jeszcze nie koniec, więc tak jak wspomniałam na początku, masa sukcesów za tobą i wydawać by się mogło, że osiągnęłaś już wszystko w sporcie. Ale myślę, że poznając już ciebie w trakcie tej rozmowy, myślę, że na tym nie poprzestaniesz, więc co jeszcze Natalia Partyka ma do zrobienia w sporcie, zanim pójdzie na tą emeryturę? No, jeszcze bym coś chciała powygrywać. Paryż już za rok tak naprawdę. Igrzyska w Tokio były przesunięte o rok i ten czas pomiędzy igrzyskami zleciał no, nie wiadomo kiedy. Niedawno wróciłam z Mistrzostw Europy, tam zdobyłam złoty medal, więc to dało mi bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie, więc jakby tego startu na Igrzyskach no, jestem już pewna, muszę tylko jeszcze wystąpić w jednym turnieju, ale to niezależnie od wyniku będzie tylko formalność. Więc no, mam nadzieję, że będę grała na tyle dobrze i będę, że ten złoty medal w single z Paraolimpiady trafi w moje ręce. Wiesz, to jest taki mój cel. Mały cel, małe marzenie. Zrobię wszystko, żeby ten cel zrealizować, ale też życzę sobie i tak też mi się trochę marzy, żebym była w stanie grać bez stresu i żeby cieszyć się po prostu w 100%, że tam jestem. Żeby i wykorzystać. Żeby być tak, tu i teraz, doceniać to, że gram na igrzyskach, niezależnie od wyniku, żeby po prostu być z siebie zadowoloną. My oczywiście będziemy trzymać za ciebie kciuki. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie.